Pewnie kocie futra. A. Bardzo dobre. Mhm. No. Dobra, zwiększę wam rozdzielczość, żeby nie było. No. Musiało się to wydarzyć w końcu. Ktoś musiał dojść do wniosku, że niektóre mody są za mocne. No i niektóre mocne mody zniknęły, no. Jem sobie pomidorka. Na pocieszenie jem pomidorka, bo... A to jest mój piec, patrzcie, zrobiłem sobie tak u Bladiego z zegarkiem, że sam mi tam wypala, tylko że się metal skończył. Nie wiem, jak się mógł metal skończyć, jeżeli tu jest pojedyncza sztabka jest wlewana, a i nie wystarczyło niby. Masz, teraz ci wystarczy. Głupie, głupie głupstwo. Głupie, głupie głupstwo. Więc na pewno pamiętacie, że na ostatnim live'ie doszedłem do wniosku, że po co będę zapychał sobie skrzynki złotem, srebrem i diamentami, skoro wszystko to mogę sprzedać w moim tablecie, kopiarce tak zwanej, i jak sprzedam to wszystko do kopiarki, to jak będę potrzebował diamenta, to se kupię, zamiast trzymać to w skrzynkach i zajmować miejsce. Tak zrobiłem z całym moim złotem, srebrem, diamentami. Wszystkie najlepsze rzeczy, co miałem, to wziąłem, wrzuciłem do tego tableta, no bo mówię, a po co sobie będę zapychał skrzynki, przecież mogę mieć wszystko w jednym miejscu, no nie? I wszedłem dzisiaj na serwer. Pół miliona punktów tam było. Wszystkie diamenty. Całe złoto. Wierzchu. Wiesz, nie wyślę ci listy. Znajdziesz ją u flotara. Bo mnie interesują TLS i pozdrawiam 2 złote. Uroniłem łezkę rano dzisiaj, jak to zobaczyłem. Naprawdę. Wiesz, do Praga wyślesz jakąś listę tych modów, bo mnie interesują TLS i pozdrawiam 2 złote. Od razu zaznaczę, że jeżeli ktokolwiek będzie obrażał flotara na czacie, od razu dostaje bana. U mnie na czacie są bany za obrażanie mnie, albo ekipy, albo widzów, kogokolwiek. Także jak jeszcze raz zobaczę jakieś przezwisko albo coś niemiłego w kierunku flotara, to daję bana i już nigdy nie będziecie mogli pisać na czacie. To tak tylko sumiennie ostrzegam. Sumiennie? Sumiennie, to nieźle. To sumiennie was ostrzegłem. No każdy z nas, cała ekipa przyznała, że te tablety są zbyt OP, no. Możesz kopać dirta, zamieniać to na diamenty. To było za mocne, to było po prostu za mocne, nie? Była władza, boska władza. Cześć Despondency, dzięki za donate'a, pozdrawiam ciebie również. No, także... Pozdrawiam. Także nie ma już tableta, no. Nie ma już. I jak pewnie się spodziewacie, nie ma też mojej wielkiej maszyny, która generowała nam lucky bloki. Która robiła to automatycznie. Którą ulepszałem wczoraj, bo grałem sobie troszeczkę rano i ją ulepszałem i robiła już po... dużo więcej lucky bloków niż 100 dziennie. Troszkę więcej robiła tych lucky bloków, nie? I ten... I... Nie ma mojej maszyny już. Ani tableta, ani maszyny, nie ma. Cała moja technologia, cała moja przewaga zniknęła. Tak, po prostu. Z dnia na dzień. Wielki smutek. Wielki żal. Ale tak musiało być po prostu. Tak musiało być. Nie mam do nikogo pretensji. Wiem, że tak się musiało stać, bo to było zbyt OP. I prędzej czy później prowadziło to do całkowitej destrukcji
ekonomii na serwerze. Wszyscy o tym wiemy przecież, no nie? Także nie ma. Będzie dobrze, plagu się mniej niż 3. Wiem, że będzie dobrze. Ja wiem, że będzie dobrze. Dzisiaj musimy się zająć kopaniem troszeczkę, bo nie mam ani złota za wiele, ani srebra, ani żelaza. Diamentów troszeczkę mam, bo troszkę dzisiaj kopałem, więc coś tam wykopałem, no nie? Ale nie ma tego za wiele po prostu, no. Nie ma tego za wiele. I jeszcze raz przypominam, nie miejcie żalu do Flotara, bo to była wspólna decyzja całej ekipy i wszyscy się zgodzili, że ten mod był zbyt OP i trzeba było go usunąć, okej? Więc przypominam za obrażanie Flotara na czacie, timeouty, a później bany. Także ogarnijcie się tam. No. Czarny 990. Mógł uprzedzić o usunięciu? Flotar mógł uprzedzić o usunięciu. No mógł na pewno dać znać, ale z drugiej strony, no, straciłem te itemy, które zrobiłem. No, które zrobiłem tym modem, który i tak miał być usunięty, więc tak jestem troszeczkę na czysto, nie? Że tak powiem, więc moim zdaniem to jest uczciwe, że te osoby, co sprzedały, to po prostu tego nie odzyskają i już. No ale. Przez jeden dzień ta maszyna cały czas działała, nie? Także ten, chyba nie jest wcale tak źle, no nie? Chyba nie jest wcale tak źle. Bo parę lucky bloków, kilka sztuk dosłownie, no może kilkanaście, udało się uratować, no nie? Udało się uratować, bo tak jak zniknęła maszyna, to tak sama skrzynka nie usunęła się, no nie? Bo czemu miałaby się skrzynka usunąć, w której były magazynowane lucky bloki? A tak składa się, że moja maszyna była automatyczna i z maszyny wpadało do hopera, z hopera do skrzynki. Więc no, myślę, że jedyne co mogę teraz zrobić, to włączyć Johna Cena. Po prostu. Bo nic się nie stało! Nic się nie stało! Po co mi diamenty? Po co mi złoto? Po co mi srebro, kiedy mam tyle lucky bloków? Przecież ja to wszystko odzyskam. Bez żadnego problemu. W ogóle. Zero problemów. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Prawda? Prawda, że nic się nie stało? Też tak uważam, więc wszyscy łapa w górę, wszyscy proszę się uśmiechnąć, bo no, nic się nie stało, po prostu nic się nie stało, no, nic się nie stało. Po co komu diamenty, nie? Po co komu złoto, jak masz 200 lucky bloków, nie? A więc myślę, że możemy wszyscy razem na czacie napisać, że nic się nie stało, wszystko jest ok, głowa do góry, chwała Flotarowi, GG Stinks i tak dalej, nic się nie stało, nic się nie stało, tak, nic się nie stało. Mam nadzieję, że troszeczkę was pocieszyłem, no, chociaż troszeczkę, no. Prawda? Prawda, że jest pięknie? Co się wydarzyło? Ktoś coś stracił? Ha! Przecież nic się nie stało. Nic. O, mam jeszcze troszkę picia. To się napije. Na, 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 na. Widzę, że cały czas się jednak cieszy z tego, że są usunięte mody. Jest tak uważam. No. Tak. Jest okej. Mikrofon za głośno? Czemu za głośno? Co się stało? Naprawdę mikrofon się zgłośnił? Żartujecie sobie pewnie. Zaraz to sprawdzę. Tylko, że jak się zgłośnił rzeczywiście. I
cały początek live'a. Nie, nie zgłośnił się. Po prostu pierdzielisz głupoty, siom. Włączę wam muzykę. Musimy wracać do cieszenia się. Aha, to ten, to dzięki za donata, choć nie wiem o co chodzi. No, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Czemu jest 720p? Bo zawsze było 720p, ja zawsze streamowałem w HD, a nie w Full HD. Więc ten. No. Luz. Tak było. Patrzcie. Mam paralotnię swoją małą, mogę sobie podróżować. Dobra, musimy dzisiaj troszeczkę pokopać, nie? To jest nasz mus. Ale nie oczyściłem ekwipunku, a pojechałem do... A w sumie, co tam? Wjeżdżamy tam. Co się będę martwił, nie? O nie, wskoczyłem z jednego do drugiego, ale one nie wyjadą. Patrzcie, to jest moja kopalnia nowa. Trochę dzisiaj kopałem. Jakoś bardzo dużo, ale... Ale trochę tak. Troszeczkę. Można powiedzieć, że skupiłem się na kopaniu dzisiaj. No. Teraz sobie wywalimy to. A reszta niech zostanie. I zrobiłem sobie taki karabin, patrzcie. 4 razy po 10 obrażeń tych zasięgowych, tak? Zasięgowych. I się strzela. Tak się strzela. Taka to zabawka właśnie, fajna bardzo. Dobra, zacznijmy kopać. Oczywiście mam swój młoteczek, więc kopię się bardzo szybko. Tutaj odzyskanie jakichś tam złóż to nie będzie wielki problem. 500 lajków jest pod... Co? 500 lajków? Chyba nie chcecie zobaczyć openingu Lucky Blocków, które jeszcze dla was mam. No, a mieliśmy dzisiaj robić openinga. Opening Lucky Blockowy, jak będzie lajków dużo, myślę, że możemy się umówić, że 4000 łapek i robimy pierwszy opening Lucky Blockowy. Nie duży, bo teraz to trzeba małe robić openingi, bo Lucky Blocków już jest mniej. Ale możemy zrobić, no nie? Możemy trzasnąć. No, na luziku. 1000 jest? 1500 jest? No to i tak jest jeszcze mało, nie? Plotaros. Jak to ruskie rapsy były? Aha. Sorry, nie zauważyłem. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to ruskie rapsy były. Nie wiem, czy ktokolwiek wiedział poza tobą, wiesz? Tak mi się wydaje, że ten joke tutaj nie wypalił dlatego, że nikt nie wiedział, o co chodzi w nim. Mogło tak być. Wcale nie musiało. No więc... Na luzie dzisiaj sobie pozdobywamy trochę materiałów, zrobimy sobie jakąś wyprawę, na pewno. Wiecie, takie tam fajne rzeczy same. Same fajne rzeczy. No i opening. Opening Lucky Blockowy to jest obowiązek po prostu. Obowiązek. 4000 like chce, a 3500 osób ogląda, to nieźle. Ziomek! Myślę, że sobie poradzicie. Prędzej czy później wbije na tyle dużo osób, żeby zrobiły te łapki. Nawet przy średniej oglądających 3500 te osoby się zmieniają, więc przychodzą nowe osoby, inne odchodzą, później wracają i tak dalej, że nie przejmuj się, tutaj moje czaty dadzą sobie z tym radę bez problemu, bez problemu. Uwierz w potęgę czatów Plagusa, a nie, marudzisz. No. Tak to wygląda tylko pani całe, 10 diaksów już mam, to nie jest źle. W sumie mógłbym zbierać trochę więcej tych rzeczy. Ten metal sobie zabiorę. Co sobie nie zabiorę, jak sobie zabiorę. Pyk. Cacy! Bardzo cacy. Ile już jest łapek? O, są jakieś kamyczki dziwne. Dawaj mi te kamyki. Kamyki chcę, ale węgiel też bym chciał. Węgiel też chcę. Myślę nad zbudowaniem wielkiej kopalni dla krasnoludów, ale nie mam takiej góry żadnej. Chciałbym zrobić sobie taką, wiecie... Taką siedzibę wielką, wypasioną, kozacką. Ale nie mam takiego miejsca nigdzie tutaj w koło. Zawsze możemy iść na jakąś wyprawę i w ramach tej wyprawy znaleźć sobie miejsce pod nową bazę. Bo ta baza mnie w ogóle nie zadowala, ta moja aktualna. Zresztą ja zawsze mówiłem, że to jest taki przejściowy domek, że kiedyś planuję zbudować coś większego. No i te kiedyś chyba przyszło teraz, bo trzeba by co porobić, nie? Jak już nie mamy mojej maszynki super fajnej, trzeba się zająć innymi fantami.
Tak. Na przykład budowaniem, zwiedzaniem świata. Co tu się drze na mnie? Halo? Jakieś potwory mi się tu respią z uwagi na to, że tu jest bardzo głęboko i bardzo dużo terenu. Pojawiają się jakieś słabe potworki, które ja sobie zabijam i dostaję expa. I to jest fajne. I to jest spoko. Pateczak stracił itemy z czarnej materii. No to co poradzę, no. Co poradzę? A co to jest? O, to jest torba z nowego tego. Z nowego moda, bo jest nowy mod na super bohaterów. Dropią takie torby z potworów i z tych toreb wypadają jakieś itemy super bohaterskie. Ale te itemy są takie, mi wypadły już dwa i żaden nic nie robi sensownego. Tylko po prostu wyglądają. O. Nie mają żadnych modyfikatorów, po prostu wyglądają fajnie. No. Tak to działa. No widzicie, ile potworów mi tutaj leci? Skubańców? Chce mnie zabić, załatwić? To są niebezpieczne okolice, te kopalnie. A mi się wydaje. Tu. Jak tam, wbijacie sobie te lajki powolutku? Chyba tak. Siema, będzie paczka do pobrania. Będzie paczka do pobrania, nie wiem czy będzie. To u Flotara na tym, na fanpage'u trzeba szukać. Wiem, że jest tam lista modów już na fanpage'u, także możecie tam spokojnie wbijać. No, pyk. O, diamenty chyba tu są, co? Diaksy? Dużo diaksów? Naprawdę sporo diaksów. Naprawdę fajna ilość diaksów mi tutaj dropnęła. Mnie to się podoba. Diany ominąłeś. Diaksy, nie diany, ziom, co ty? O, tędy to sobie nie pokopę za daleko. Ale tędy sobie pokopę. To jest dobre kopanie, tym młotkiem się naprawdę super kopie. To nawet się przy tym nie nudzę, taki rozpierdziel jest. Normalnie nie lubię kopać, ale jak kopię czymś takim, to jest luz. To jest naprawdę luzik. Luz w bluzie. Po co to robisz? No po to, żeby mieć materiały do życia na serwerze. Muszę mieć złoto na lucky bloki. Muszę mieć diamenty. Wiesz, to są potrzebne rzeczy po prostu. Szkoda, że nie ma złota po prostu, tylko jest ten jeszcze Yellowrite. No. Musisz mieć całego seta bohatera, żeby coś się działo. Pewny jesteś? No jeżeli tak, to fajnie. To coś tam sobie ogarniemy w końcu, no nie? Tam już kilka wypadło tego. O, Titanium Ore to ja biorę. Co to jest? To jest jakaś ropa czy coś. Przestań się lać tutaj, co? Co za główienko? Coś się już ten, zepsułem cię. Zatkałem to źródło, to czemu ona się dalej pojawia? Naprawdę? Rozlewaj się! Jakie dziadostwo. Jaka lipa. Nie ty, ty. Muszę sobie wziąć tego orka, titanium. Tak, titanium or się przydaje. Fajne ity z niego się robi. Węgiel. Węgiel też zawsze spoko. No. Go, nowy dom. No będzie nowy dom, tylko najpierw muszę sobie zebrać potrzebne rzeczy. Zrobić kolejeczkę do nowego domu. Też żeby nie chodzić na piechotę tam. Wiesz, konkretnie to zrobić. Z przytupem. Na poważnie. Chyba jakieś dużo potworów się pojawiło dookoła, bo cały czas coś warczy i syczy. Te torby możesz łączyć w lepsze. Serio? To może będziemy łączyć w lepsze rzeczywiście. Może z tego będą dobre openingi jakieś. Jeszcze. Kto wie? No na razie muszę przekopać tą kopalnię całą. Będzie gites. Ja pierdzielę, ile tu jest żwiru. Bardzo dużo żwiru, nie podoba mi się to wcale. Diaksy. Gdzie były diaksy? Chyba nie było diaksów. Co wy? Tu. No i fajnie, przekopane. Przekopane, teraz pora coś zjeść. Ty. Zimowy portal dajesz. Nie, ziomek, dzisiaj jest niedzielny chillout. Będziemy sobie troszeczkę kopać. Wiesz, nie można na każdym live'ie też robić jakiś przygód cały czas, bo od czasu do czasu też trzeba jakieś ogarnąć podstawowe rzeczy. Do tej pory to było łatwe, bo zapuszczałem maszynę i się wszystko robiło samo. No teraz już nie mam tego komfortu, teraz muszę pracować, więc no pracować też kiedyś trzeba. Na serwerze. Ogarniać jakieś rzeczy, nie? Rozumiesz. Mam nadzieję, że rozumiesz. Tu. Musisz mieć cały set bohatera. No już ktoś pisał. O, diamenty tu leżą. Hejka. Sobie leżały.
sobie leżały na luzie. To już mamy 20 diaksów. To myślę, że nie jest źle. Miałem 2 na początku, już mam 20. Na luzie. Na luzie. Naprawdę, pełny luz. Nie ma się co martwić. O, czy to diaksy? Nie. Myślałem. Bym się zdziwił troszeczkę, jakby to były diaksy już. No ładna, ładna kopalnia wyszła, wydaje mi się. Hejk, potworze, co tam? Hejka. Hejka! Jest w porządku. O, backup się robi. Backup serwerowy się robi. Plaga, ty torby flotar miał na serii przygody z flotarem, jak chcesz to obczaj, ale dla mnie one są bardziej OP do tego, od tego sklepu. Co ty gadasz? Serio? Bardziej OP są? No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Rozciągnij po ekwipunku złoty, diamenty, żelazo i te, żeby ci cobblestone nie wchodził do ekwipunku. To jest dobry pomysł, tylko że są też inne złoża, wiesz? Są... O, wypadł mi diament. O, i torba wypadła też. Co ja robię? Dawaj torbę. Gimme torba. Blind bug, tier drugi. A to jest tier pierwszy, no spoko. Czyli z potworków tych tutaj kozackich dropią te torby. W sumie sporo ich dropi chyba, skoro już mam 2. A siedzę tutaj chwileczkę, dosłownie. To chyba jest nieźle. Chyba jest nieźle całkiem. Ojej, taki kawałeczek mi został tutaj. Ale głupio. Ale głupio. To niezła kopalnia. Pyk. Czy są tu jakieś diaksy na wierzchu może? To jest złoto? Nie. Potrzebujemy złota i diaksów. W sumie poza tym to niewiele mi jest potrzebne. Bardziej złoto. Diaksami to jeszcze jakoś przeżyjemy. Czy bez nich? Bo i tak mam ich sporo. Hejka. Cześć, potwór. Co to jest? To jest jakiś kozak potwór na pewno. A jest karabinu cię rozwala. A, nie mam amunicji. Bo się narozwalałem. Rzeczywiście. Ale z tego się robi ich. Patrzcie, pyk. Amunicja. I mam. I mogę napierdzielać. Teraz muszę stąd wyjść. Pyk, pyk. Cacy! Elo, plaga, może takie przygody z Pararoskiem? Może. Później będą jakieś przygody z Pararoskiem. Czemu by nie? Przypominam, że jak poleci luc na ekranie, to na czacie wam się pojawia link lucowy. I wtedy im więcej osób kliknie tego linka lucowego, tym większy będzie donate z tego luca. Więc polecam klikać. Jak ktoś chce przydonatować dodatkowo, bo to nic nie kosztuje. Co zostało z maszyną i pamiętasz mnie 2 złote? Co się stało z maszyną? No, stało się to, że wywaliliśmy tego moda i już jej nie ma, no. To tyle się stało. Wiesz? Tyle się stało. Że jest mod usunięty całkiem i wszystkie rzeczy dotyczące tego moda też są usunięte. Więc maszyna zniknęła. Tablet zniknął. No. Cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba to jakoś odpracować. Jakoś. Powolutku. Powolutku. Template, dzięki za suba. To niezłe suby. Tu. Czy już muszę wracać? Chyba jeszcze nie. Jeszcze ironu by można by trochę nakopać, nie? W sumie to mogę zejść tutaj niżej z tym wszystkim. W sumie, dlaczego by nie? Pyk. Pyk. Go. Teraz wszyscy będą siedzieć po kopalniach i kopać. Na pewno. Bo każdy chce mieć znowu jakieś bogactwa. Każdy. Na 100%. Pyk, pyk, pyk. No chyba, że ktoś już był na bogatości. Wcześniej. To teraz nie ma problemu. No, ja straciłem prawie wszystko. Tu. Nie zebrałeś złota. No może to był Yellowrite, tak? Yellowrite, chyba tak się to nazywa. Wiesz, to, że widziałeś coś podobnego do złota, to nie znaczy, że to było złoto. O, tam na przykład jest Yellowrite. No, tu też jest Yellowrite. Tam jest chyba złoto w rogu. Ale może nie, a to nie jest Yellowrite. Tu jest Yellowrite, tam było jeszcze coś innego. No, łatwo się pomylić w każdym razie. W tych skałkach, bo jest ich bardzo dużo różnych. Bardzo, bardzo dużo. O, jakiś potwór się pojawił. Ściemnił mi ekran cały. Halo, co ty robisz? To nieźle. To załatwione po prostu. Załatwione i tyle. Nie mają szans ze mną. Co tu dużo mówić? Bez szans są. Bez szans. To sobie zabiorę, bo ja sobie to przetopię na złoto. Luzik.
No te potwory nie są aż takie złe, nie? Te, co się w tym świecie respią. I dobrze, dobrze. No, diaksowy sadzik to jest temu bezpieczny w miarę, nie? To jest bardzo dobra informacja. Dzięki za suba, spektakting. O, złoto. Ale jaja. To nieźle. Chwaj mnie tego golda. Tu, 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 tu. O! Żelazo. Też się przyda. Sprzedajcie diaksy i będzie git. Ale chyba nic z tego. Czy to jest złoto? Nie. Illorite. Zrób zbroję z czarnej materii, świetna jest. No nie. No nie, wiesz? Chyba nie. Chyba nie zrobię. Tu, tu, tu. Nie mam pojęcia, ile kosztuje taki serwer miesięcznie. Musiałbyś to zobaczyć na jakiejś hostowni. Nie znam się na tym. Kosztuje opłacenie takiego serwera miesięcznie, czy zrobisz serwer dla widzów w MC? Nie, nie zrobię serwera dla widzów. Nie planuję takich rzeczy. Nie planuję. Nie znam się na tym. Dzięki za donata. Czy on gra solo? Jakie mody? Ja nie gram solo, gramy na serwerze i modów jest w sumie 150 różnych, także ciężko to będzie wymienić tak po prostu na czasie. Lista jest na u Flotara na tym, na fanpage'u. Gdzieś tam. Plaga, możesz otwierać od razu te paczuszki ze stojami, ze strojami. To wiem, że mogę otwierać, wiem. Ale nie chcę ich otwierać od razu. Wolę sobie później wszystkie naraz pootwierać. Wiesz? Niż teraz po kolei, po jedną. No. Zaraz mi się znowu młotek zepsuje. W sumie możemy kopać, aż się młotek zacznie psuć i wtedy dopiero wracać do domu. To jest jakiś tam pomysł, nie? Bo też tak siedzieć tu po chwilę i wracać też nie ma sensu. Trzeba tu przysiąść po prostu, konkretnie. Konkretnie przysiąść. Nie zarabiać. Ajaj. Już tyle miejsca wykopałem. Tyle miejsca. I dalej nic. Gdzie są diaksy? Tu, 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 tu. Niech Flotar usunie pół domu, bo bloki miał ze sklepu. No i cóż z tego, że miał ze sklepu? Każdy mógł chce korzystać z tego moda. Równie dobrze mógłby stwierdzić, że mi usunie laki bloki, bo mam je z tego, z generatora. No wiesz. Każdy do tej pory mógł sobie z tego korzystać. Każdy jakąś tam z tego korzyść wyciągnął. I tyle, no teraz go usunęliśmy, żeby to nie szło dalej. Ale no nie ma sensu robić wipa na serwerze o to, że jeden mod jest usunięty, czy tam dwa, nie? Wiesz, nie przesadzajmy, nie? Nie przesadzajmy. Tu, 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 tu. Czemu stream jak i odcinki w 60 fps wyglądają jak 24 fps? Masz fałsynka włączonego? Stream jest w 30 fpsach nadawany, więc nie oczekuj tutaj 60 fpsów. Mi się wydaje przynajmniej, chyba że coś zmieniałem. A jeżeli chodzi o odcinki to są w 60 fpsach. To, że ci się wydaje, że jest mniej, no to już nie mój problem. Plaga, ale ty na maszynę wydałeś wszystko, co miałeś, mógł ci dać ją sprzedać. No wiesz, każdy tam wrzucił trochę pieniędzy, no on też wrzucił, to nie można tak, wiesz, chodzić się rozliczać o to. Ja nie jestem zły, a wy jesteście źli, to dla mnie to jest głupota totalna. Jeżeli ja, teoretyczny poszkodowany, waszym zdaniem, nie mam pretensji, a wy macie pretensje, to już jest coś nie w porządku, to już wymyślacie sobie problemy na siłę. A tego nie róbcie, no po prostu, nie róbcie, bo nie ma sensu robić problemów na siłę. Skoro nie ma problemu, tego nie wymyślajcie. I już. Pyry. Dobra. No. Chyba starczy w tą stronę. Chyba starczy, dobra. Trzeba iść na górę, naprawić sobie młoteczek. Młotek ci się zniszczy zaraz, no wiem. Wiem. Tu, 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 tu. O, węgiel. Węgla to sobie trochę pokopę w sumie. Uj, tam jeszcze jest troszkę metalu. Nawet całkiem sporo. Uj, złoto. Kurde, trzeba zacząć kopać niżej chyba, bo... Patrzcie, ile tu jest fajnych złóż różnych. Węgiel poproszę. Git. Git, gites. O, tu też jest troszkę węgla, to sobie skopę. Pyk. I do domu. Do domu. Chciałbym sobie zrobić taką bazę podziemną, taką wypasioną bazę podziemną w jakiejś górze. Tylko, że nie mam żadnej góry w okolicy i to jest problem. W sumie mógłbym nadsypać jakąś górę, ale to by zajęło wieki przecież, nie? Jakbym chciał sam górę kopać. Znaczy budować, nie kopać. No.
Bo kopać to ja bym mógł tą górę, ale... Ale nie budować. Tu, 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 tu. Czemu nie dacie od razu całej paczki, tylko podaliście osobno? Ja wiem, zapytaj Flotara, czemu dał listę, a nie paczkę. Może, bo to nie ja podawałem. Podejrzewam, że dlatego, że nie ma zgody na udostępnianie tych modów od wszystkich autorów i tyle, nie? Tak mi się wydaje. To wiesz, wypadałoby do wszystkich napisać i zapytać ich, czy można zrobić oficjalną paczkę, którą możemy udostępnić, nie? A też pisanie do ich wszystkich to troszkę czasu by zajęło, nie? Tak mi się wydaje, że o to chodzi. A ty możesz sobie pobrać. Jeśli się nie chce, no to trudno, no. My musieliśmy sobie popobierać przecież. Ziom. Tu. Myślę, co zrobić z fantem tego domku. No w sumie tu jest taka góra, ale ona nie jest za wysoka. No to jest taka pierdołowata góra strasznie. A tak jak się rozejrzymy po mapie, to dookoła nas też nie ma jakichś takich wielkich gór. Jest ta jedna górka, na której para rozmieszka i poza nią to nie ma żadnej góry takiej wielkiej. A fajnie by było się budować na takiej górce właśnie. Chyba, że gdzieś w tych dolinach bym sobie zbudował, no nie? Bo tu są takie doliny, tam sobie rzeczki płyną. I tam można by teoretycznie coś takiego zrobić, ale to w sumie pójdę już w dzień. Dobra, coś mam jeszcze do przepalenia takiego na teraz? Złoto. Tylko nie chcę, żeby mi się zrobił czasem jakiś ten inny stop. Co tu się dzieje? Ale mnie to wkurza z tym. Tu jest niby jedna... Na jedną sztabkę idzie jeden ingot. To jak się może nie zalać do pełna? Nie rozumiem tego. Jakim cudem może się nie zalać do pełna? To jest po prostu głupie. Jest mega głupie. Dobra, dawaj iron. O, gold jest pierwszy, to zrobimy teraz golda. To się przetopi, pyk, i teraz się złoto przetapia. To działa automatycznie, bo tutaj jest redstone clock i on sobie śmiga. I to jest bardzo spoko, tylko sobie schodzę wtedy na dół, bo na dole mam skrzynkę. I tutaj w skrzynce mi się robią już wszystkie te przetopy, nie? No, golda mam akurat mało, bo mi się bardzo elektrum dużo zrobiło. Bo gold z czymś tam połączony to się robi chyba elektrum. Jakoś tak to szło. I mi się bardzo dużo wymieszało i mi się w zasadzie nie zrobiło za wiele tego golda. No, ale będzie się robiło. Będzie się robiło. Nie ma lipy. Dobra, idziemy na małą wyprawę zaraz. Tylko sobie pozrzucam te wszystkie rzeczy. To sobie można wrzucić tu. To też. To też. Dobra. A resztę rzeczy tu. Chyba nie zmieszczę tego wszystkiego tutaj, niestety. Niestety, chyba się to nie uda. No, potrzebuję dużo więcej skrzynek na pewno. Chociaż na tą wyprawę nie muszę mieć tej pustego ekwipunku, bo w sumie to nie idę szukać rzeczy, tylko góry. Więc nie ma lipy. Dobra, to sobie otworzę. Pyk. Co mi wypadło? O, Leonardo's Mask! Maska żółwia ninja mi wypadła. Czy ją widać w ogóle? No tak bym powiedział, że... Aha, ona ma... No dobra, tam gdzie ja mam mózg, to tam ona ma tę teksturę, czyli z mózgu zamiast czerwone to mi wystaje zielone. To super maska rzeczywiście. Maska, która nie pokrywa twarzy. Tylko mózg. Blue Beetle's tunik. Ja już to mam! Ja pierdzielę, jeszcze tunika mi wypadła jakaś. Taka do bani. Tu mam tunikę. Blue Beetle's tunik. Czyli lipa. Czyli jednym słowem wypadła mi totalna lipa. Totalna lipa. Trzeba się zainteresować też jedzeniem, bo teraz już jedzenie nie będzie takie łatwo dostępne. A, i diaksy mogę zostawić. Diaksy! Diaksiki! Gdzie ja miałem diaksy? Gdzieś miałem diaksy. Tu mam diaksy. 48 diaksów. No troszeczkę jest bieda, ale cóż. Dobra, idziemy szukać góry ładnej. No. Ziomek się zareklamował na czacie i napisał: przepraszam za reklamę, ale jakoś muszę zaczynać. To świetny start, chodzenie po innych streamach i reklamowanie się. Naprawdę świetny sposób na zdobycie sobie widowni, która cię będzie oglądać, szanować i tak dalej. No, świetne. Spóźniłem się? Huberto, no troszkę się spóźniłeś. Siema, witam, dzięki za ludca. Pamiętajcie o klikaniu linka ludzkowego na czacie. Będę bardzo wdzięczny. Prawdę. To robi różnicę, jak klikacie te linki ludzkowe na czacie, bo wtedy ten ludz rośnie w siłę. Rośnie. Dobra. No właśnie, tu są takie doliny i są takie górki, ale to nie są takie wielkie góry, wiecie. Ja bym wolał taką wielką górę naprawdę znaleźć. O, ktoś tutaj lucky bloczkował. O, ta góra jest na przykład całkiem spora. O,
Czy to jest moje miejsce na bazę? Patrzcie, w tej górze jakbym sobie bazę zrobił? Co myślicie? Od tej strony, jak tutaj są te lucky bloki czyjeś, to bym sobie zrobił wejście. Tutaj wejście do tej góry i w tej górze bym miał swój domek, powiedzmy. Nie jest tak daleko nawet od ekipy, tak bardzo daleko. To bym jest sensownie. Sensownie! Żeby tutaj przenieść to wszystko, to będzie mega dużo czasu, nie? Mega dużo czasu. Skąd masz takie itemy? No nie wiem, wyczarowałem sobie. Wyczarowałem sobie różdżką! Różdżką pomachałem kijem w powietrzu i się pojawiły same z siebie po prostu w ekwipunku, wiesz? Normalnie tak, tak sobie, o. Z tyłka praktycznie, że... No! Właśnie, jak tam wam idzie lajkowanie live'a? Już jest lajków? Nie, ta góra jest naprawdę spoczko. Patrzcie, jak ona jest wielka. Ona się jeszcze ciągnie. Napraw młotek. No to później. Jeszcze nie idę do kopalni przecież. Jaka? Dostał z bani chyba ode mnie. A, i ta góra się już tutaj kończy. Czyli tak... Trochę bym musiał ją nadbudować w tym miejscu. Ale nie tak bardzo, nie? Się wydaje, że jest całkiem nieźle, nie? Całkiem nieźle. 2,5 tysiąca lajków. Przypominam, że na 4000 lajków robimy opening Lucky Bloków. Więc śmiało lajkujcie! Lajkujcie śmiało! I zrobimy openinga. Bardzo fajnego. To trzeba będzie usunąć. Dostać się tam na górę i usunąć. No, ale myślę, że ta góra jest wystarczająca, patrzcie. Tutaj by było gdzieś wejście całe, nie? No. Fajne jest. Moim zdaniem też jest fajne właśnie. To też mi się wydaje, że jest spoko. Skąd masz latawiec i ten pistolet? Zbudowałem. Ten pistolet wcale nie jest trudny do zrobienia. A latawiec to zrobiłem na live'ie. No i będę mógł z tej góry sobie skakać na mojej lotni. A co tutaj jest? Aha, bo tu jest jeszcze kawał góry. No do tego to mi się nie będzie chciało kopać. O nie, a to będzie mi trochę szpecić, nie? No kiedyś to najwyżej skopę. No ale to jest chyba najlepsza góra tutaj w miarę blisko, nie? No. Średnia ta góra nie polecam, no. Jest najlepsza, co mamy blisko, bo też nie chcę jakoś bardzo daleko się oddalać, zobacz. Tak, żebyś w miarę blisko tutaj chłopaków. Polecę jeszcze tutaj w dół i zobaczę, czy tam będzie jakaś góra też. Bo może tam się coś pojawić. Też nie przypuszczam, bo tam są raczej bagna. Ale sprawdzimy, sprawdzimy. Bo tu jest wioska. Tu jest jakaś górka, ale nie za wielka. I to jeszcze piaskowa górka. Z piachu to ja nie chcę gór. Zwykłą, solidną, skalną górę. Ale nie zapowiada się, żeby coś takiego tutaj było. To jest znowu piaskowa górka. No. Raczej lipa. Tutaj już są bagna. I się wraca do domu. Wzdłuż tych bagien. No na bagnach też jest fajny klimacik, bo jest ten dym cały taki. Znaczy mgiełka, nie dym. Ta mgiełka jest ładna. No i tutaj są góry niezłe. A ta góra? A, to jest góra Kupsona i moja już. W sumie nasza wspólna góra. Bo tu wszyscy mieszkają na tej górce. No i ona wcale nie jest aż taka wielka. Jest mała. Jest mała po prostu. A tamta jest gigantyczna. No. Tamta jest całkiem spoko i nawet nie jest tak bardzo daleko od wioski, nie? Nie jest daleko. Po prostu. Tu możesz wyburzyć za pomocą TNT. No wiem, że mogę, ale to i tak nie będzie łatwe, nie? To nie jest tak hop siup wypierdzielić całą górę z TNT, nie? Nie mam aż tyle TNT po prostu. No nie mam, no. Dzięki za suba. Ktoś tam zostawił suba, ale nie zdążyłem zauważyć, kto to. No. Plagań, czatuj sobie ten młot, bo możesz trafić na taki fajny bonus, że na przykład zamiast jednego diaksa, jednego bloku możesz ich wylecieć 5. A chodzi ci o to, żeby miały tego efficiency, tak to się nazywa? Ale nie wiem, czy da się enchantować te rzeczy zrobione w tym. Da się, czy się nie da? Da się nie da. Teraz zobaczymy, czy się da. Najpierw go naprawię. Trochę schodzi z naprawieniem go. Pewnie jakbym blok tam wrzucił, to by było szybciej. No, na pewno. Dobra. Zobaczymy, czy się go da enchantować. Jak się da, to zenchantujemy oczywiście. Pyk. Nie da się ich enchantować, ktoś napisał. No, nie da się, widzisz? Nie da się, ale mógłbym fortunę zarzucić na jakiś zwykły. A, nie mam zwykłego, no tak. Czyli lipa. To lipa z tą fortuną. Że nie można mieć. O, to naprawdę lipa. Tylko złoto. Więcej złota. Elektrum się zrobił. O nie. O nie! O nie!
Nie gadajcie, że znowu przerobiłem złoto na coś innego. O. Nie, no nie gadaj. Te elektrum to na pewno jest połączenie złota z czymś.